Cześć, witam wszystkich z tej strony Piorun. Fajny taki staw. Jesteśmy na cegielni w Celestynowie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, gdzie to jest, to sobie wpiszcie cegielnia Celestynów. Ogólnie obok dworu w Celestynowie na Radzyniu. Dwór taki zabytkowy i za tym dworem dalej jest właśnie komin na cegielni, a także są kilka stawów. I przyjechałem pokazać wam to szambo, bo chciałem wam powiedzieć, jak kiedyś zarabiałem na części komputerowe. Wiecie, jak to wam wytłumaczę? Miałem taki hak na stalowej lince i rzucało się tutaj do wody i się złom wyciągało. Dziennie można było nawet ze 40-50 kilo wyciągnąć. Przecież tu, no powiem tam, gdzie ten badyl, trochę jeszcze dalej, o tam może, to tam leży maluch cały. A obok podobno leży polonez. Podobno, bo to wszystko, każdy co innego mówi, że rzekomo, że tu leży borewicz milicyjny, albo co innego, ale podobno jest. Ktoś tam kiedyś wchodził, ale wodery podziurawił od jakiejś blachy i spierdzielał w popłochu. No. I uważajcie, jakbyście tutaj chodzili, bo można postawić nogę na czymś, na czym będzie się żałowało do końca życia. Ja tu za dzieciaka biegałem i złom zbierałem, więc ja znam ten teren i wiem, gdzie tutaj można bezpiecznie chodzić. Na pewno po tamtym brzegu nieraz łazić. A zwłaszcza nocą, bo tam są druty kolczaste i różne szkła, więc ja tylko chciałem wam pokazać, że tutaj naprawdę można się wykończyć i to dosłownie. Miałem taką kotwicę trójhakową i rzucało się stalową linkę z kotwicą i się ciągnęło do siebie i zawsze miałeś jakieś tam dobre myśli, że coś tam wyłowisz konkretnego. I to się kiedyś, wiecie, brało się do domu, myło się na ulicy szlauchem i wywoziło się na złomi. Dziennie można było nawet 200 zł zarobić. A wiecie, kiedyś części komputerowe nie chodziły piechotą, więc ja wolałem na złomie zarabiać niż nielegalnie pozyskiwać środki, o, jak to się mówi. No, więc wiecie, o to chodzi właśnie, że człowiek kiedyś, to nie to, co teraz, że rodzice dadzą sobie z pensji odłożysz, kiedyś nie miałeś takiej możliwości. Kiedyś człowiek parał się każdego rodzaju działalnością, aby tylko była z tego kasa. Ja nawet jeździłem i z sąsiadem jakieś tam remonty prowadziliśmy domów, jakaś tam kasa z tego była i tyle, ale ja to ogólnie wolałem zbierać złom, bo to jest lepsze zajęcie. Człowiek wielu rzeczy się dowiadywał i wiele rzeczy bardzo ciekawych stąd wyciągnąłem. Powiem wam szczerze. Dlatego przyjechałem to ten krótki film nagrać, żeby wam powiedzieć, że to, że zbierasz złom, to nie oznacza, że jesteś jakimś frajerem, ćwokiem, czy jakby kto cię tam nie nazywał. To tylko pokazuje, że umiesz. Umiesz zadbać o swoje finanse i uczysz się w życiu czegoś. To jest Buda od Poloneza. Tego towarowego, coś na miastka amerykańskiego pick-upa. Skoro to tu leży, to było kiedyś zalane wodą, tego nawet nie było widać, to on musi leżeć tam bardziej na środku. A tu leży maluch. Podobno tego malucha ze 10 razy próbowali wyciągnąć i nie mogli. Nawet dźwigiem tu wjechali, to dźwig się mało nie wjebał tam do wody. Tak kurwa przepraszam za przekleństwo, ale tak zassało go te bagno. Teraz to już pewne jest głęboko pod tym mułem całym, ale ja doskonale pamiętam, jaka tu akcja była. Kiedyś składakiem tu za dzieciaka przyjechałem i obserwowałem, jak oni to wyciągali. Nikt nie dał rady, powiem wam szczerze. A tym bardziej nikt nie próbuje tu przyjeżdżać i próbować to wyciągnąć, bo gwarantuję wam, że prędzej to lina wam strzeli i was pozabija, niż wy to wyciągniecie. Nie lepsi od was już tu byli. Powiem wam szczerze. A chciałem to tylko nagrać po to, żeby wam powiedzieć, że zbieranie złomu to nie jest głupie zajęcie, to jest bardzo mądre zajęcie. Pod warunkiem, że robicie to uczciwie i nie kradniecie przy okazji.
Jak macie coś zbierać, to zbierajcie to mądrze i z rozwagą, a nie kradzieżą. Bo kradzież do niczego nie prowadzi. W sumie prowadzi do łatwego wzbogacenia się, ale potem z drugiej strony macie ileś lat w pierdlu. Albo surowe grzywny, więc zastanówcie się sami, co się bardziej opłaca. No, okej, trzymajcie się, na razie.